Witajcie kochani. W dzisiejszym filmie poruszę temat niby banalnie prosty, jakby się wydawało w nazewnictwie, ale jakże kluczowy w naszym życiu. Mianowicie ruch to zdrowie, a bezruch to śmierć. Dajcie znaka w komentarzu, czy się z tym zgadzacie, czy to wam gra w sercu. A przy okazji zobaczcie, co tutaj można zobaczyć tylko w 10%, no bo na żywo jest zupełnie w HD, nie? Czy nawet w 4K. I właśnie każdy taki drobny ruch, bo wiecie, jedni mogą być zajawieni górami, chodzić sobie, zdobywać szczyty. Dla kogoś pasjonująca jest jazda na rowerze i widzi w tym ogromną przyjemność. A dla kogoś jeszcze innego to będzie pływanie, skok na spadochronie, fascynujące przeżycia i emocje, przełamanie lęków, no i dużo innych różnych rozwiązań. Więc w tym ruchu tkwi ogromny klucz, bo jeżeli się już w końcu ruszycie z miejsca, to będziecie nie do zatrzymania i będziecie mogli zdobywać wszystko, co wam się marzy, gra w sercu, jest zgodne z wami. Tylko właśnie pierwszy krok metodą Kaizen, czyli mały krok w kierunku dużych celów. Czyli małymi krokami jesteście w stanie osiągać duże rezultaty. I w tym ruchu właśnie tkwi klucz, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, więc jeżeli jest ruch, to jest zdrowe ciało i zdrowy duch. Zgadzacie się czy nie? A dodatkowo, jak będziecie w bezruchu, już w tym stanie, kiedy nie będziecie w stanie kiwnąć palcem, my nie będziemy w stanie, no to wtedy następuje śmierć. Po prostu. I lecimy z tym dalej, więc macie okazję, ruszajcie się, aktywnie spędzajcie czas, jakkolwiek, chociaż chwileczkę. I no nawet takie pójście na zakupy, nie samochodem, tylko właśnie na nogach, to już jest ogromny ruch w kierunku waszego zdrowia. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia, pozdrowienia z pięknych gór i do następnego filmu.